kto jest mistrzem, kto jest mistrzem, poczuć smród, kur. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kefir oraz... Rycero! Gramy w Heroes in the Sky, grę... To jest MMO samolotowe, tak to można określić? W każdym razie darmowa gra, w której odblokowujemy kolejne samoloty. Robimy misję zarówno przeciwko botom, jak i przeciwko innym graczom w trybie PvP. My jeszcze mamy trochę za niskie levele, aby w tym trybie się pobawić, ale... misje przeciwko botom wychodzą nam chyba całkiem nieźle, jak do tej pory. Całkiem co ty? Słabo. No i dobra, no chciałem po prostu się pochwalić tutaj, a ty mi popsułeś już. Ale ty jesteś. A masz rakietą. Juhu. Ogólnie... Co chcesz? No mów. Przestań do mnie walić. Ja? No bo ja tutaj... No a kto? No tak, sam oczywiście. Się. Sam się walisz. Tak, jasne. Akurat. Gra jest dość przyjemna. Co do grafiki, no grafika, powiedzmy, modele samolotów są w porządku. Otoczenie pozostawia trochę do życzenia, ale cóż. Ogólnie, jeżeli gramy właśnie z kimś, nie gramy samemu, to gra jest bardzo przyjemna. Misje na pewno wiele przyjemności potrafią dać, a no... to się wytnie. To się wytnie. Ajajajajaj. Cały czas ci tyłek ratuje, a ty se latasz, popak. Bez sensu. Tak, bez sensu. No tak. Ja tutaj po prostu w moim lataniu widzę wyższą logikę, a... Tak. Dobra, gdzie masz tyle HP? Na 1/3. Istotnie. I to nie moja wina. Nie wcale. Bot to steruje, nie? Sam tak. Się rozwala. Tak, no przecież ja bym nie mógł komentować i grać jednocześnie. Odkryliście właśnie moją tajemnicę. Po prostu jest słaby i tyle, no. Oj, dobra, ja ci chcę po prostu dać szansę wykazania się samemu. Aha. Ile razy już mi ją w tą grę dałeś? Co? Ile razy mi dałeś w tej grze tą szansę? Nie wiem. Te 3? Tak. Tego coś nie, ci nie wychodzi, bo zawsze jestem lepszy od ciebie. No, ale chyba ty ogólnie grasz w gry samolotowe o wiele więcej niż ja, więc... To by było dziwne, jakbym ja z tobą wygrywał. A nie odwrotnie. To są po prostu umiejętności, tak naprawdę, no... ruchów palców, tak? Zwinności, wow, a nie wcale... Masz zwinne palce. Tak, mam zwinne palce. To dobrze wiedzieć. Co do naszych samolotów, to rycerzo poszedł w drzewko niemieckie. Ja też uważam, że ono jest najfajniejsze, bo jest najbardziej zrównoważone, ale żeby nie było monotonnie, to ja poszedłem w drzewko włoskie. Ogólnie walczymy po stronie tych złych. To się nazywa Axis w tej grze. Ta frakcja. Bad boys, bad boys. W której my walczymy. Tak, potem jest zupełnie fajnie, bo od jakiegoś tam levelu odpowiednie nacje walczą ze sobą na mapie takiej globalnej. Tak, i przejmują kolejne prowincje, nie wiem jak to nazwać, miasta. Więc no, gra jest rozbudowana, no ale jeśli grasz sam, lepiej to tu żadnej zabawy nie ma.
Dobra, wygląda na to, że Rycek tutaj się zajął statkami przeciwnika. Tak więc pierwsza misja poszła szybko, gładko i przyjemnie. Yes. Ale teraz tak, dlaczego gramy w tą grę? Wybór nie jest przypadkowy, ponieważ postanowiliśmy się przygotować trochę na najważniejszą według Rycka premierę tego roku, jeżeli chodzi o gry. No bez wątpienia, bez wątpienia. Powiem wam, że ja jestem bliski trochę jego poglądom, dlatego że wiem, że większość graczy bardzo czeka w tym roku na Diablo 3 głównie. Natomiast ja osobiście nie do końca rozumiem fenomen tej gry. Owszem, jestem w stanie sobie wyobrazić, że fajnie jest sobie pochodzić po mapie i pozabijać tam różnych przeciwników, właśnie tak jak to się odbywa w Diablo 3, natomiast no nie jestem. Powiem tak, no, żeby to był aż tak wielki hit, na który czeka tylu ludzi na całym świecie, nie wiem. Dobra, wiesz co? Skończ i zajmij się grą, No, w sumie racja, a bo nie... teraz właśnie chwila ciszy, bo się zastanawiam, czy podejść z tobą na te statki, Leć na czy na samoloty. samoloty, ale dobra, no skoro tak mówisz to. Osłanie mnie. Chociaż nigdy ci się to jeszcze nie udało. Wymieniłem sobie działo i strasznie szybko mi się przegrzewa. Czyli ma małą Jest... serię mogę oddać. Jednorazową. Wow! Co ty robisz? Spójrz, mój na level HP, człowieku, A ej. no, a co, wleciałeś w statek jak kamikadze? No! Leciałem w statek. No to. Wiesz co, w sumie ja to zrobiłem w poprzedniej misji i to się nagrało, więc. No, powiedzmy, nie mam prawa cię tutaj. Cię tutaj z siebie śmiać. A szkoda, bym się chętnie pośmiał. Ale oni są mocni, daj spokój. Nie mogę ich zastrzelić. Ja też. O, mam nowy samolot przecież. Pewnie nie zauważyłeś. Nie zauważyłem. Może dlatego, że zmieniłem działo właśnie i tak dalej. Kurde, ale ono mi się szybko przegrzewa. Uff, daj spokój u mnie też. Bo tamto moje, którym to podstawowe, ono owszem było słabe, ale mogłem nim strzelać praktycznie cały czas. Ono bardzo się słabo, bo bardzo długo się przegrzewało, a to się przegrzewa bardzo szybko. I to jest wkurzające. Jak jest wielu przeciwników, to po prostu nie mam jak ich zdjąć. Moje się bardzo długo ładuje. Ale dam rano. Ale ja tu lamię. No ja sobie strzelam. Strzelam. I strzelam. O, już mało tych przeciwników Maszyn. zostało. Buja, 12 kill combo. Co ty wyprawiasz? Kurczę, Trzyna. ale ty masz parcie na szkło. Jak Yeah. graliśmy bez nagrywania, Czternaście. to się tak nie zachowywałeś. Tak, kurna. Dzisiaj takiego combo jeszcze nie miałem. Dobra, 13 level. Ja też. No to spoko. To mnie dogoniłeś. No. Pewnie Właśnie sobie. ty więcej PD zdobywasz pewnie na każdej mapie, po więcej zabijasz. Nie wiem, czy to No. ma jakiś związek, ale chyba ma. Ma. No widzisz. Zagramy do samej mapy. Może nie, czekaj. Zagramy, czekaj. O, nie. Nie. Dobra, France. Ale mendy już nie mogę sobie wybrać o tak tego pakunku. No.
Też trzeba zapłacić te gemsy, czy jak to tam. Dobra, właśnie. Battle of France. Dobra, gdzie jesteś? Minąłeś mnie właśnie. Spoko. Widzę cię mniej więcej. Wiesz co było dla ciebie dobre? Ja bym zamontował takie specjalne płyty, które dodają ci HP. Bo to jest strasznie dużo HP tracisz. No to ty więcej HP straciłeś w ostatniej misji. No bo się wpierdzieliłem w cały statek, no. No to ja też się wpierdzielam w statek, nawet ich nie ma. Cholerny dział. Tak pięknie mu na skrzydło wyleciałem i nie mogłem strzelać. No nie, no ale mi go zdjąłeś. Do usług. Kto jest mistrzem? Kto jest mistrzem? Ja. Poczuć smród, kurde. No i czternastka. Zaczynam się ciebie bać. Jaki smród? Smród z moich silników. Zachowujesz się jak... no... 18. Dobra. Jak ktoś, o kim ci opowiadałem, że czasem się zachowujesz jak on. A nie chcę tu wymieniać jego imienia i nazwiska, bo się może obrazić. Nie wiem, czy kojarzysz, o kogo chodzi. Tak, wiem, o kogo chodzi. No. Twarde są te harikainy, trzeba im przyznać. Co ty gadasz? Ja już 30 kilkomu mam, ale... No dobra, ale... W porównaniu, 31. W porównaniu do tych pierwszych samolotów, te pierwsze to wystarczyło 3 strzały w nie oddać i padały. 32. Na pierwszych mapach. 33. O, rekord mam. Ja mam rekord 7. 34. 35. Ładnie, ładnie. Ładnie mi idzie. Ktoś musi z nas lecieć na... Tam na... Ej, leć na... Na te samoloty dalej, tak? Tak. Dobra, lecę. Ja postaram się ich zatrzymać. To są bombowce czy myśliwce, to co przede mną? Bombowce. Spoko. One są i tak mocniejsze niż myśliwce. Wcale nie, łatwiej je ustrzelić. Oczywiście. To mówili, że one mają takie zarąbiście mocne działka. Bo mają, ale wolno strzelają. No wow. Wystrzeliłem w niego całą serię i jeszcze było za mało, żeby go ustrzelić, więc nie mów mi, że to takie łatwe. No łatwe, bo ja mam a ty masz działko wbudowane? Jakieś mam. Nie wiem jakie. Ale karabin masz nowe działko, o to chodzi. Nie wiem. 48, człowieku. Daj spokój. Ale mnie biją. Te twoje 50 kamień stukła. Bombowce. 51. LOL. 52. Zrzucają bomby, cholery. Ty weź tu chodź te bombowce napierniczać, bo one nam te czołgi rozwalą i przegramy. To będzie przez ciebie. Lecę. Bo... Już rozwaliły. Od tego zacznijmy, zostały dwa. Ty się kurde bawisz z jakimiś po prostu myśliwcami. Osłaniałem ci tyłek. Ale to nie ja jestem tutaj najważniejszy, tylko czołgi. No i został jeden. No ja ci gratuluję. To przez ciebie. Tak, przeze mnie. To ty nie umiesz strzelać do...
Damy radę. Ten jeden czołg to tak nam pomoże w dalszej Ale wojnie. wystarczy, żeby przeżył. No tam jest. Jakby ktoś nie wiedział, to tu jest ten jeden czołg, który jeszcze się ostał. O. Przechwytuje bombowce. Jest, wygraliśmy! Yeah, Ojej! tak jest. Ojej! Jednym czołgiem. Sześćdziesiąt siedem i 48 uszkodzonych. No to super. A uszkodzone to co to jest? To kija? Na dole ma. Miałem 10 zabitych. Więc spoko. Dobra, co teraz? Toż graliśmy w Dunkirk Evacuation. No bo levele nam, dobra. Waker, tak. Tylko na weteranie zagram. Spoko. No właśnie, zapomniałem powiedzieć, że tu są na odpowiednich mapach są odpowiednie levele, tak? Czym wyższy level, tym więcej samolotów, tym trudniej je zestrzelić i szybciej mogą was ustrzelić. Lecisz? No, jestem niewiele za tobą. Jakoś nie widzę. Gladiatory są o wiele łatwiejsze od tych hurricane'ów. To To z rozwalają. nie powiesz. No to mówiłem ci, że te hurricane'y są twarde, to ty mówisz mi, co ty gadasz. No to właśnie. Łatwiejsze są, ale hurricane też są łatwe do zniszczenia. Kto leci na działa? Ja. Dobra, to leci. Ja się zajmę samolocikami. Ostatnio jak leciałem na te działa, to się zaklinowałem. Znaczy walnąłem w jedno działo i się zaklinowałem w nim i zginąłem. Więc mam nadzieję, że teraz to się nie powtórzy. Teraz je Znaczy nie będę. umie się. Wow. Jest co ci powiem? Nie umie się jeździć. Jesteś słabym kierowcą. Spoko. Już dwa rozwaliłem. Ale mnie biją te działa. No nie, nie. Ja się w to nie bawię. Nie, ja się tak nie bawię. Patrz, no, już nie. Dobra, mogę coś uznać. Dobra, już kliknąłem. Dobra, to ja muszę lecieć tak, w takim wypadku. Jeszcze ani jednego nie zniszczyłem. Dwa działa przeciwlotnicze zniszczyłeś. Trzy. Zniszczyłem trzy. Dwa. Trzy. No to sobie zobacz. No to nie widzę z takiej odległości. Słuchaj, nie, te działa są. A zresztą. No znowu zrobiłem dokładnie to samo. Się wwaliłem w działo i nie mogłem z niego wylecieć. Dobra. Wróciłem do walki. Okej, ja już właśnie to kończę, ale Zostaw dobra. mi działo. Ja chcę rozwalić działo. Dobra, jak chcesz. Z dwa ci zostawiłem. Wow. Daj spokój. Zabiłeś jedno, a. O. Prawie 14 level, fajnie. Tak.
Najlepsze czasy 37 sekund. My 3 minuty 8 sekund. Super. No tak już bywa, nie? No ale to robią po 8 osób, tak? Gdzie my we dworze coś graliśmy? Feldium atak? Ostatnia chyba już, nie? Słucham? Ostatnia już chyba. No chyba tak. No. Czemu tak mi się jakiś Japończyk gada zawsze do mnie, jak startuje? Nie wiem. Do mnie też. Znowu Dobry. gladiatory. To całe szczęście. Ach, ale zrąbane działo. Wow, tu kill combo. Największe dzisiaj. Wow, free kill combo. W końcu ci dałem postrzelać, co? No nie, zdjąłeś mi go. A ja właśnie mam 13. To pech. 14. 15. Ale nieźle dostaję. A ja mam znowu dwa. 16. 17. No. No. Żyjesz tam jeszcze? Nie. No o czym miałem gadać? O tym, jak strzelasz. No super. O tym, jak mi się nie udaje. O, wszedłem im na ogon. A jestem za szybki. Jakbym nie był taki szybki, to bym zdjął ich więcej. Ja tak zdjąłem jednego i ich wyprzedziłem. Ja mam właśnie 35. No to super, a ja mam właśnie 0. Trzydzieści osiem lat już. A ja znowu 2. Wyrównałem swój dzisiejszy rekord. Wow, 3. Je. 42. Wow, 4. Normalnie. Czterdzieści cztery. 5. Szalejesz. 6. O co 7. 7. Już mi nie zaliczyło. 49. 50. Co my musimy właściwie zrobić w tej misji? Obraniać te samoloty. 52. Co on do nas mówi? Bo nie mogę czytać. Nie wiem. Tak cię złapałem umiejętnie na nieznajomości angielskiego. Naprawdę mogłem czytać, chciałem po prostu cię
tutaj. Ale nie wiem, bo ja się jestem zajęty grą, człowieku. Wow. Sporo ich tutaj nadleciało. 59, rekord pobity. No bo 60. to dzięki mnie. 61, tak. Zawsze wszystko dzięki tobie. No a co? A kto po prostu nie zdejmuje żadnych samolotów prawie i dzięki temu możesz zdejmować je sam? Co? To może nie jest moja zasługa? Kto tak strasznie lami, że zostawia tobie całą robotę? O, 6-9. Super. 7 dych. Bardzo się cieszę, panie zwinne palce. Ajej, tak jest. To mi się podoba. 76. 14 level. O, dostałem medal. Super. Down 500 fighters in mission. Ale jak to? 26 kili, no tak. Ja miałem 26 kili, a ty miałeś ponad 70 combo. I Samo. 76. No to widzisz. Dobra. To chyba koniec, tak? No chyba tak, no. Dobra. W takim razie żegnamy się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Ja przynajmniej nie wiem jak Rycerro. On jest Ja taki. nie, zastanowię No się. właśnie. Rycerro to jest taki bad boy, który zawsze gra Niemcami. Tak, zawsze, zawsze. No właśnie. No to w każdym razie ja się żegnam z wami bardzo serdecznie, a Rycerro się z wami żegna, nie wiem jak się żegnasz. Tak, chujowo. Dobra. W takim bądź razie zapraszamy was na kolejne odcinki Tugezy, które mam nadzieję już niebawem. No i cóż, cześć! Oh!